Dagmara Moranowska. Dzień dobry i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce kształtować będzie rozległy niż oraz kolejne fronty atmosferyczne. Do naszego kraju docierają chłodne i wilgotne masy powietrza. Tak więc przed nami niestety dosyć pochmurny weekend. W pierwszej części nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu na przemian z mrzawką. W drugiej części nocy i nad ranem przejaśnienia jedynie na zachodzie i w centrum. Z kolei na północy i na południu kraju opady deszczu, a na Mazowszu i na Lubelszczyźnie może nawet popruszyć śnieg. Na termometrach od 1 do maksymalnie 4 stopni wiać będzie silnie z kierunków południowo-zachodnich. Jutro w ciągu dnia przed południem przejaśnienia jedynie na zachodzie, bo nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu w części północno-wschodniej oraz na Śląsku. Po południu bez większych zmian nadal przewaga chmur na niebie, opady deszczu cały czas na północnym wschodzie oraz na zachodzie i na południowym zachodzie. Na termometrach od 2 stopni na Podhalu do 8 w Wielkopolsce i na Śląsku wiać cały czas będzie silnie z południowego zachodu. A w naszym regionie wieczorem i w tej pierwszej części nocy niestety przewaga chmur na niebie z opadami deszczu. Na wschodzie możliwe są nawet niewielkie opady śniegu. Nad ranem większe przejaśnienia w części zachodniej, na termometrach od 3 do 4 stopni maksymalnie. Jutro w ciągu dnia do południa jedynie na wschodzie może jeszcze popadać deszcz. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami, a na termometrach od 6 do maksymalnie 8 stopni. Natomiast cały czas powieje dosyć silny południowo-zachodni wiatr. W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, przed południem niewielkie przejaśnienia, ale na termometrach w ciągu dnia od 12 do nawet 15 stopni. W poniedziałek pochmurno, po południu niewielkie przejaśnienia, w nocy na termometrach od 3 do 4 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 9 stopni. We wtorek zachmurzenie duże, ale przed południem większe przejaśnienia, w nocy na termometrach tylko 0 stopni, w ciągu dnia od 5 do maksymalnie 7 stopni. Do zobaczenia.